W 1994 roku w Radomiu powołano Parlament Młodzieży Miasta Radomia, który był jedną z pierwszych tego typu organizacji w Polsce. W 2019 roku po zmienionych przepisach Rada Miejska podjęła uchwałę, dzięki której Parlament Młodzieży Miasta Radomia stał się Młodzieżową Radą Miasta Radomia. W tym roku przypada więc 30. rocznica działalności młodzieży w naszym mieście. Nasza Radomska Młodzieżowa Rada Miasta jest jedną z najstarszych w Polsce i ta kadencja Młodzieżowej Rady Miasta jest bardzo aktywna. Składa się z ludzi bardzo aktywnych i zaangażowanych, co możemy na co dzień obserwować, widząc wydarzenia i te inicjatywy, które przejawiane są właśnie przez członków Młodzieżowej Rady Miasta. Młodzież zdecydowała się uczcić tak ważne dla nich święto. Z tej okazji we wtorek 26 marca o godzinie 10 w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych odbędzie się jubileuszowa gala, a podczas niej między innymi dwie prelekcje. Znany nam wszystkim w radomskim środowisku pan Mateusz Wojcieszak, prezes Fundacji Pole Dialogu i były marszałek Parlamentu Młodzieży Miasta Radomia, wystąpi w formule keynote speech z tematem, czy młodzieżowe rady w ogóle są potrzebne. My mamy nadzieję, że odpowiedź na to pytanie będzie brzmiała tak, ale zobaczymy, co nasz prelegent dla nas przygotuje. Pan Michał Tragarz z Centrum Edukacji Obywatelskiej, współtwórca Latarnika Wyborczego, wystąpi z panelem Wybory i nie tylko. Jak obywatele mogą wpływać lokalnie? Zaplanowano również otwarte dyskusje. Jedna z nich na temat miasta Radomia, na temat edukacji w naszym mieście odbędzie się z udziałem pani prezydent Katarzyny Kalinowskiej oraz pana prezydenta Radosława Witkowskiego. To będzie panel otwierający całe wydarzenie. Szykujemy również panel z udziałem byłych przewodniczących i byłych marszałków Parlamentu Młodzieży Miasta Radomia, który odbywać się będzie pod hasłem Młodzieżowe Rady jako start w przyszłości. Podczas gali nie zabraknie także elementów rozrywkowych. Skoro jesteśmy w Zespole Szkół Muzycznych, to oczywiście uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych wystąpią z rozrywkową muzyką. Nasze radne Młodzieżowej Rady Miasta Radomia wystąpią w pokazie tańca hip-hop. W przerwie nasi goście będą mogli oglądać prace artystyczne uczniów Zespołu Szkół Plastycznych, a całe wydarzenie uświetni również pokaz musztry wojskowej w wykonaniu uczniów Liceum Wojskowego Feniks. W wydarzeniu po wcześniejszym zgłoszeniu mogą wziąć udział uczniowie najstarszych klas szkół ponadpodstawowych w Radomiu, ale nie tylko. Zapraszamy również na nasze wydarzenie delegacje z młodzieżowych rad z całej Polski, z regionu, przedstawicieli radomskich stowarzyszeń. Wszyscy otrzymają zaproszenia z wyprzedzeniem. Jednak jeśli ktoś chciałby wziąć udział w gali indywidualnie, to wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny, który został udostępniony na profilu Młodzieżowej Rady Miasta Radomia na Facebooku.